Serdecznie witam w hali w Stargardzie Szczecińskim. Trzeci mecz dzisiejszego dnia. W białych strojach gospodarzy przeciwko niebieskich Smyk Prudni. Jestem troszkę zaskoczony wynikiem. 61-44 dla gospodarzy. 17 punktów przewagi. To jest naprawdę dużo. Zdałoby się, że dwie drużyny dzisiaj wyrównane się spotkają. A tutaj Prudnik, ja nie wiem, może jeszcze się nie zaaklimatyzowali tutaj w Stargardzie. Może podróż, może wczoraj popili, kto wie. Może myślą już o meczu Polska-Niemcy, który się dzisiaj odbędzie. Bez formy. Prudniczanie. Gospodarze się chcą pokazać ci własnej publiczności. 61-44, 6 minut do końca ostatniej kwarty. Zazwyczaj filmuję końcówki meczu tylko wtedy, kiedy są ciekawe, a tu nie zapowiada się na ciekawą końcówkę. Ale jak będzie, to zrobię jeszcze jeden filmik. Szkoda, że nie znam wszystkich zawodników, żeby tam coś powiedzieć, ale mogli Państwo na prezentacji każdego zawodnika zobaczyć, jak wybiega. Kasper Stalicki, reprezentant Polski, nie trafia. ...61-44 dla drużyny gości Puni Stargard Szczeciński. Stargard albo Starogard? Stargard, jeszcze to zawsze myli. Starogard jest gdański chyba, nie? Po składzie można wnioskować po wzroście, tak, no, wyrównany, wzrostowo i siłowo jest wyrównany skład. To się mogło podobać, więcej będzie takich akcji. Wszyscy czekamy na mecz. Time out. To na tyle z trzeciego meczu finału Mistrzostw Polski Kadetów. Stargard Szczeciński, Szczeciński 7, czerwiec 2008.